Nowością, którą prezentujemy Państwu na naszym stoisku, jest kolejna odmiana agregatu serii Zeta Plus. Agregaty te przeznaczamy do głębokiej pracy. Są to agregaty zębowe, przeznaczone do pracy w tym wypadku nawet do 25 cm głębokości. Idea tej maszyny opiera się na ramie centralnej, która w naszym wypadku jest wspólnym elementem dla różnych maszyn, dla agregatów typu Delta, dla talerzówek Alpha Plus, tak? W standardzie maszyna ta jest maszyną zawieszaną. W tym momencie mamy szerokości robocze 5,6 metrów, ale w przyszłym roku dochodzi jeszcze wersja 4-metrowa. Głównym elementem roboczym jest tutaj ząb, który Państwo widzicie, typu Kekerling, na sprężysty, który po prostu niweluje ewentualne przeszkody w postaci, powiedzmy, kamieni i tak dalej, zabezpiecza w ogóle pracę tej maszyny. Z uwagi na wagę my zalecamy, aby klient wybierał wersję półzawieszaną, czyli z zaczepem, z podwoziem. Tu właśnie taką widzimy. Jest zaczep, są przednie koła prowadzące, na który jak gdyby ustalamy głębokość pracy na kołach i na wale dogniatającym tylnym. Maszyna jest, wiadomo, składana hydraulicznie z hydrauliczną regulacją głębokości pracy. Tutaj mamy zamontowany wał dogniatający tandem cełownikowy. Ma bardzo dobre opinie wśród rolników. Po pierwsze, klient, który nim pracuje, ma prowadzenie maszyny bardzo stabilne. Ta maszyna bardzo dobrze prowadzi w polu. Druga sprawa, najważniejsza, ten wał się nie zakleja. Nie blokuje się. Jego konstrukcja powoduje, że dwa rzędy pierścieni w cudzysłowie nie pozwalają na zaklejenie tego wału. Tutaj nie ma możliwości, że nam wpadnie kamień, który dostanie się między pierścienie i na przykład będzie zablokowany ten element. Nie ma możliwości, że to się zakleiło, gdyż pierścienie w cudzysłowie czyszczą się nawzajem, nie dopuszczają do zabrudzenia. Kolejnym ważnym jak gdyby atutem jest to, że ten wał podczas pracy uzupełni się ziemią w tym miejscu i mamy fajny efekt dogniatania gleby przez glebę. W standardzie ta maszyna posiada hydrauliczną regulację głębokości pracy. Jest to bardzo wygodne dla operatora, gdyż podczas przejazdu, w wyniku zmieniających się, powiedzmy, warunków glebowych, jest ziemia lżejsza, maszyna, powiedzmy, by się zapadała, może sobie korygować głębokość pracy według uznania i to robi zdalnie siłownikami, które tu są widoczne. Bardzo dobre opinie klientów, którzy już zakupili od nas tą maszynę. Chodzą takie maszyny tutaj w naszej północno-wschodniej części kraju, niedaleko Mrągowa, bardzo duże gospodarstwo użytkuje od prawie roku te maszyny i są naprawdę bardzo zadowoleni.